Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Otóż w ubiegłym tygodniu odbyła się wspólna sesja Rady Powiatu Przemyskiego i Rady Gminy Bircza dotycząca sposobu przygotowania planu zadań ochronnych Natura 2000 dla okręgów Pogórze Przemyskie, Ostoja Przemyska i Ostoja Góry Słone. Mieszkańcy powiatu i ościennych gmin wyrazili swoje niezadowolenie i stanowczy protest co do sposobu przygotowania projektu, braku konsultacji z samorządami i zainteresowanymi środowiskami. Jednoznacznie stwierdzono, że wprowadzone ograniczenia wynikające z wyżej wymienionych planów będą miały negatywny wpływ na możliwości działania i budżety jednostek samorządu terytorialnego funkcjonujące na omawianym terenie. Przedstawione plany nie uwzględniają w swych zapisach aspektów gospodarczych, społecznych i kulturowych. Nie promują również żadnych zadań z zakresu ochrony czynnej przedmiotowych siedlisk, ograniczając się jedynie do zakazów i wyłączeń z działalności gospodarczej znacznych terenów, co stoi w sprzeczności z ideą Natura 2000 i dyrektywą siedliskową. Miejscowe samorządy są przeciwne zaproponowanym rozwiązaniom i domagają się rozpoczęcia od nowa prac nad projektem planów. W prowadzonych pracach należy uwzględnić udział zainteresowanych samorządów terytorialnych, właścicieli nieruchomości, zainteresowanych instytucji i podmiotów gospodarczych oraz obywateli zamieszkałych na terenach objętych wyżej wymienionymi obszarami Natura 2000. W związku z powyższym prosiłbym o udzielenie odpowiedzi. Kto odpowiada za przygotowanie tego dokumentu tak drastycznie ograniczającego prawa mieszkańców? Dlaczego przy pracach nad dokumentami nie uwzględniano opinii społecznych? Dlaczego opracowując plany ochronne nie bierze się pod uwagę rozwoju gospodarczego i uwarunkowań społecznych miejscowych środowisk? I ostatnie pytanie. Jakie będzie dalszy tok postępowania w zakresie opracowania wspomnianych planów? I czy przedstawione uwagi zostaną uwzględnione? Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Odpowiadając na pytanie Pana posła, musiałbym zacząć najpierw od tego, że chyba doszło tu trochę do nieporozumień co do sytuacji, co do zrozumienia tego, w jakim punkcie sporządzania planów zadań ochronnych dla tych wymienionych obszarów jesteśmy. Ja pozwoliłem sobie również osobiście stawić się na posiedzeniu połączonym posiedzeniu Gminy i Rady Powiatu, Rady Gminy i Rady Powiatu, które odbyło się w zeszłym tygodniu w Birczy i wydaje mi się, że moje wyjaśnienia rozwiały szereg wątpliwości, które się tam pojawiły, aczkolwiek uchwała, o którą Pan poseł zacytował, była przygotowana wcześniej, w związku z tym tok dyskusji oraz wyjaśnienia nie znalazły odzwierciedlenia w tym dokumencie przyjętym przez te połączone rady. Niemniej jednak to, co jest najważniejsze, to że nie ma ani planu zadań ochronnych, ani planu ochrony dla tych wymienionych obszarów. Tak naprawdę jesteśmy na bardzo wstępnym etapie i to, co znalazło się na stronie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, bo każdorazowo dla plany zadań ochrony dla każdego obszaru Natura 2000 za ich sporządzenie i wydanie odpowiedzialni są regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Materiał, który znalazł się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jest materiałem, można to nazwać swoistą ekspertyzą przyrodniczą, zlecaną w toku przygotowania projektu planu zadań ochronnych. Ten dokument, który jest zamieszczony na tej stronie, jest pewnym materiałem wejściowym do prac nad projektem planu. Jest on, tak jak to się dzieje w większości przypadków, podmiot tworzący tego typu opracowanie jest wyłaniany w ramach przetargu spośród tych podmiotów, które oczywiście spełnią kryteria przetargu i w ramach procedury przetargowej zostają wybrane. Natomiast każdorazowo to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska tworzy projekt planu ochrony i to on go również przyjmuje, a projekt planu staje się obowiązującym dokumentem, aktem prawa miejscowego właśnie po przyjęciu przez Regionalnego Dyrektora i opublikowaniu w dzienniku urzędowym. My jesteśmy natomiast w momencie, w którym tworzone są materiały jako pewien punkt wyjścia do rozmów i do prac nad planem zadań ochronnych. Chciałem również podkreślić, że zarówno wymogi ustawowe,
ustawy o ochronie przyrody wymagają konsultacji i współpracy z samorządem z samorządem lokalnym w toku opracowania tego dokumentu, jak również to, że wewnętrzne procedury przyjęte w generalnej i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska wymagają, aby w toku sporządzania projektu planu zadań ochrony były prowadzone konsultacje społeczne, a w zasadzie więcej, bo to partycypacja społeczna tworzenia planu ochrony w toku tak zwanych spotkań zespołów lokalnej współpracy, tak one się dokładnie nazywają. Powołane one są po to, aby na bieżąco w toku tworzenia planu ochrony konsultować rozwiązania, które są analizowane czy przedkładane jako propozycje działań ochronnych dotyczące danego obszaru. W tym momencie jesteśmy na takim etapie, kiedy regionalny dyrektor na podstawie posiadanej dokumentacji będzie tworzył projekt planu zadań ochrony. Odbyły się do tej pory pewne dwa czy trzy spotkania robocze z przedstawicielami lasów państwowych z tego terenu, w którym przedmioty ochrony głównie dotyczą właśnie zasobów leśnych. Stąd te prace były prowadzone jako te prace robocze, głównie przy udziale właśnie przedstawicieli lasów państwowych. Natomiast w tej chwili została ta deklaracja złożona chociażby na tej właśnie ostatniej połączonej Radzie Gminy i Radzie Powiatu, że samorządy już na tym, a także przedstawiciele społeczeństwa, nie tylko samorządów, już nawet na tym roboczym etapie, nie czekając na spotkania zespołów lokalnej współpracy, mogą być włączeni w pracę nad kierunkami rozwoju planu zadań ochrony. A więc tak naprawdę jesteśmy na bardzo wstępnym etapie. Nie ma żadnych przesądzeń co do tego, jaki będzie kształt rozwiązań w projekcie planu ochrony, a tym bardziej w samym planie ochrony, a udział społeczeństwa jest nie tylko zagwarantowany ustawą, ale również wewnętrznymi procedurami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dziękuję bardzo. Panie ministrze. Czy pan poseł chce zadać pytanie dodatkowe? Bardzo proszę. Tak. Panie ministrze, ja wiem, że pan jest w trudnej sytuacji, bo pan tego nie przygotowywał, a musi się pan tłumaczyć. Niestety w dniu odbywania się sesji i znacznie wcześniej również na stronie internetowej widniał projekt ochrony. Ktoś to przygotował, to miało być już zatwierdzone. Wycofano się w ostatniej chwili, nie konsultowano tego z miejscową ludnością, z miejscowym społeczeństwem. Dlaczego? To skąd były te protesty? Powtórę, czy ta firma, która przygotowywała, bo pan sam stwierdził, że no firma niewłaściwie podeszła do problemów i opracowania tego projektu. Ta zewnętrzna firma, która to opracowywała, w dalszym ciągu będzie nad tym pracować, czy będzie wyłoniona inna firma? Tamten teren ma swoją specyfikę. Tam ludzie żyją w bardzo trudnych warunkach i każde ograniczenie dla nich to jest kolejny cios. Nie możemy dopuścić do tego, żeby w dalszym ciągu ograniczać warunki życia, bytowania tamtej miejscowości. Oni tam żyli w najtrudniejszych czasach i chcieliby w tej chwili również korzystać. Oczywiście chronić trzeba przyrodę, chronić trzeba naturę, ale niech to będzie w tym jakaś logika i uzasadnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Bardzo proszę kontynuować, panie ministrze. Dziękuję bardzo pani marszałek. Wysoka Izbo, chciałem przede wszystkim powiedzieć, że owszem, to co zostało zawieszone na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, miało tytuł taki, jaki nadał temu wykonawca, czyli projekt planu zadań ochrony. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że podmiot zewnętrzny, który przygotowywał to, przygotowuje to tylko na zlecenie. Odpowiedzialność za kształt zawsze ciąży na Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska. W tej konkretnej sytuacji faktycznie było tak, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska był niezadowolony współpracy nad tym, jak były tworzone i uwzględnianiem uwag, które pojawiały się w toku zarówno społecznych, jak i uwag samego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które się pojawiały w toku prac zleceniobiorcy. Z tego też powodu umowa z nim została rozwiązana. Umowa ze zleceniobiorcą, który przygotowywał ten materiał wyjściowy, została rozwiązana i on nie będzie tego kontynuował. W tej chwili prace nad przygotowaniem projektu planu zadań ochrony będą prowadzone wyłącznie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, siłami własnymi, bez zaangażowania podmiotów zewnętrznych. Czyli dyrektor Regionalnej Ochrony Środowiska niepotrzebnie zamieścił to na stronie internetowej, skoro miał do tego krytyczne zdanie? W pewien sposób można tak powiedzieć, że niepotrzebnie spowodowało to pewien zamęt informacyjny.
na to, ponieważ on sam tego również nie zamierzał ani propagować, ani przyjmować. Natomiast zamieścił to jako pewien materiał, który powstał w toku sporządzania planu zadań ochrony. Natomiast sam fakt, że umowa została ze zleceniobiorcą rozwiązana, wskazuje na to, że regionalny dyrektor ochrony środowiska był niezadowolony z tego, jak sporządzana jest ta dokumentacja w toku przygotowań do sporządzenia projektu planu zadań ochrony. Dziękuję, panie ministrze.